Luis Suarez, Thibaut Courtois i Zlatan Ibrahimović. Ta trójka ma wiele wspólnych mianowników. Jednym z nich jest wiara w naprawdę dziwne przesądy, które rzekomo pomagają im wygrać mecz. Dlatego dzisiaj przygotowaliśmy dla Was listę 10 piłkarzy oraz ich wyjątkowe rytuały. Ja nazywam się Mateusz, a Wy oglądacie Boisko Prawdy. Thibaut Courtois ma całą serię dziwnych i niezwykłych rytuałów przed grą. Jak sam mówi, najpierw w określonym czasie wchodzi na korytarze stadionu, a następnie pisze do swojej dziewczyny, że zmienia ubranie, ale nie wysyła jej wiadomości, dopóki mecz się nie skończy. Potem idzie do łazienki, tam robi selfie jak siedzi na toalecie i wysyła zdjęcia czterem znajomym z Belgii. To już brzmi bardzo absurdalnie i niepokojąco, ale to jeszcze nie koniec, bo w trakcie ubierania meczowego stroju najpierw ubiera lewy but i skarpetę, a później zamacza czubek swoich rękawic w wodzie. Ostatnim krokiem jest kopnięcie słupka bramki. Courtois mówi, że po zrobieniu tego wszystkiego wpada w mocny trans i nie da się go z niego rozproszyć. Luis Suarez także ma swój rytuał, który na swój sposób jest bardzo słodki. Przed każdym meczem całuje tatuaż, który znajduje się na jego prawym nadgarstku. To właśnie w tym miejscu ma wypisane imiona trójki swoich dzieci. Sytuacja jest bardzo podobna, gdy Suarez strzeli bramkę. Pewnie wielokrotnie widzieliście, jak po udanej akcji piłkarz pokazuje trzy palce, które następnie całuje. Żeby tego było mało, to Luis także zrobił sobie tatuaż na szyi w postaci dłoni pokazującej sami widzicie co. A czy Zlatan Ibrahimović także ma swoje rytuały? Odpowiedź brzmi tak. Za czasów gry w Manchesterze United i po strzeleniu gola, który był decydujący do wygrania tarczy wspólnoty, piłkarz przyznał w wywiadzie, że przed występami w ważnych meczach nakłada na siebie i żonę Helenę Seger zakaz seksu. Jest wielu graczy, którzy twierdzą, że uprawiają dużo seksu, aby osiągnąć lepsze wyniki. Próbowałem tego, jednak dla mnie gniew jest najlepszą siłą napędową. Zauważam to za każdym razem. Jeśli jestem zły na coś lub na kogoś, to wtedy jestem naprawdę dobry. Tak wspomina piłkarz. Natomiast Wayne Rooney poszedł w trochę inną stronę. Jego rytuałem jest zjedzenie miski płatków zbożowych tuż przed rywalizacją. Mam tendencję do spożywania płatków przed meczem, całej miski Coco Pops. Normalnych, a nie Moons and Stars. Co interesujące, piłkarz także upiera się, że nie jest przesądny. Z kolei Cesc Fabregas, obecny pomocnik Como i były reprezentant Hiszpanii, ma zwyczaj czterokrotnego całowania pierścienia podarowanego przez jego żonę Daniele Simon, zanim ostatecznie wyjdzie na boisko. Zawodnik powiedział wprost, że co prawda nie jest przesądny, jednak zauważył, że ten nawyk często przynosi mu szczęście. Czasem więcej, a czasami mniej, ale zawsze rzekomo mu pomaga. John Terry także miał szereg swoich rytuałów przed grą. Były kapitan Chelsea za każdym razem siedział na tym samym miejscu w autobusie. On i jego byli koledzy z drużyny przyznają, że nawet używali tych samych pisuarów i słuchali tej samej muzyki. Dodatkowo piłkarz miał używać tych samych ochraniaczy przez 10 lat i prawdopodobnie trwałoby to jeszcze dłużej, gdyby nie fakt, że pewnego dnia po prostu je zgubił. Ale na polskim podwórku także znajdziemy piłkarzy, którzy mają swoje przesądy. Jednym z nich jest Józef Mlynarczyk, który przyznał, że przez wiele lat nosił ze sobą szkolny czerwony worek na zapasowe rękawice, który zawsze układał na bramce. Z kolei Tomasz Loska ustawiał butelkę z wodą zaraz obok lewego słupka. Butelka zawsze obowiązkowo musiała być w pozycji pionowej, a gdy tylko się przewróciła, to bramkarz natychmiast ją poprawił. Natomiast piłkarz Zagłębia Lubin, Jarosław Bako, zawsze ubierał dwie koszulki. Jedną na drugą, ale ta pod spodem zawsze musiała być założona na lewą stronę. A były gracz Białej Gwiazdy, Rafał Jędrszczyk, wspomina, że poznał kiedyś pewnego bramkarza, niestety nie chciał zdradzić pseudonimu, który rzekomo specjalnie nigdy nie obcinał paznokci u nóg dzień przed meczem, bo uważał, że gdyby to zrobił, to miałby pechę i doznałby kontuzji. Piłkarzy posiadających swoje przedmeczowe rytuały z pewnością jest znacznie więcej, ale nie każdy chętnie o tym mówi, ponieważ zapewne obawiają się, że przeciwnik może to wykorzystać, albo że ich amulety szczęścia nagle przestaną działać, lub po prostu
prostu mogą się tego wstydzić. Natomiast my jesteśmy ciekaw, czy wy macie jakieś własne przesądy, a jeśli tak, to śmiało dajcie o nich znać w komentarzu. A żeby was zachęcić, to możemy się umówić, że każdy, kto opisze swój przesąd, dostanie od nas przypięte serduszko. Dlatego zapraszamy do zabawy i do usłyszenia już w następnym materiale.